śpiew ptaków, drzewa oraz świeże powietrze. W takiej właśnie scenerii ćwiczą w Parku Grabek uczestnicy akcji Yoga w Parku. Przedsięwzięcie, które jest realizowane od kilku dobrych lat, zyskało sobie rangę ogólnoświatowego i z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W naszym mieście zajęcia prowadzi pani Joanna Lis, trener z wieloletnim doświadczeniem, która, jak sama mówi, jogę traktuje jak styl życia, nie jak religię czy sektę, co często się słyszy, ale jako sposób na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, podtrzymanie kondycji oraz relaks i poprawę samopoczucia. Uczestniczki zajęć spotykają się co sobotę od godziny 10, by wykonać różnego rodzaju figury, skłony i skręty tułowia. Rozluźnienie, spokój. Jestem inna w życiu, spokojniejsza, inaczej do ludzi podchodzę. Tak jak Gasia tutaj mówiła na końcu. To jest taka akcja ogólnopolska, nawet ogólnoświatowa i warto po prostu z tego skorzystać. Ale plener sam też ma dużo uroku. I faktycznie praktyka jogi w sali, czy praktyka jogi w terenie jakimkolwiek, a w parku może w szczególności, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. W sobotnich zajęciach udział brały tylko panie, ale nie oznacza to, że jest to sport tylko dla kobiet. Mało tego, jak mówi trenerka, joga jest dla każdego bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną. To joga jest dla ludzi, a nie ludzie dla jogi. Więc każdy wybiera sobie taki sposób ćwiczenia, jaki jest dla niego właściwy. Każdą asanę możemy zmodyfikować. Tutaj nie używamy przyrządów, ale na sali używamy sporo przyrządów. Chodzi mnóstwo osób starszych, którym właśnie pomagamy klockami, paskami. Natomiast każdy ćwiczy według własnych możliwości, więc nie wysila się. Latem w ogóle ćwiczymy o wiele mniej luźniej, ponieważ upał doskwiera wszystkim. A z drugiej strony ciało jest rozluźnione, więc jest bardziej podatne. Ciało jest podatne, ale jak zaznacza pani Joanna, należy wszystkie ćwiczenia wykonywać z głową. Uważam, że nie ma takiej choroby, takiego schorzenia, które nie pozwalałoby na praktykę jogi. Trzeba to tylko robić pod okiem doświadczonego nauczyciela. Zgłaszać mu przed zajęciami swoje problemy zdrowotne i wtedy nauczyciel modyfikuje pozycję. Tak, żeby ona wpływała na osobę dobrze i nie pogłębiała jego schorzeń. Akcja trwać będzie jeszcze w ostatnią sobotę lipca oraz przez trzy ostatnie soboty sierpnia. Miejsce zawsze to samo, czyli Park Grabek. W końcu to yoga w parku.